niebywałe osiągnięcie w przypadku Jakuba Thiem. Takie sytuacje jeszcze miały miejsce w 2009 roku, drugie miejsce, więc myślę, że aktualnie ten zawodnik postawi opór Edgarowi, postawi opór. Zobaczymy, co się będzie działo. No i Jakub Thiem wchodzi na matę. Dziękuję publiczności za powitanie. Teraz jeszcze kilka uwag, zagrzewanie do boju przez szkoleniowców zespołu Zapasy Lotto Zapasy Bydgoszcz. No i za moment wielkie emocje się rozpoczną. Sędzia Andrzej Korpacki sprawdza, czy zawodnicy nie są wysmarowani jakimiś wazelinami, czy nie są mokrzy. No to, to jest zabronione. Dokładnie tak. Ciała przed rozpoczęciem walki muszą być suche. Zgadza się, aby nie było jakiegoś zbędnego poślizgu i uchwyty były pewne. Tak samo rzuty. Widzimy dynamicznie. Bardzo mocno zawodnik z Bydgoszczy sprowadza na kolano zawodnika z Poznania. Jest od niego wyższy, dzięki czemu koledze Edgarowi będzie łatwiej chwytać jego ramiona i rzucać go. Zobaczymy, jak to będzie. Krótsze ręce, ciężej się chwyta, ciężej wykluczyć. No, ale pokażę walka tak naprawdę 25 sekund, dopiero 0-0 WZS WKS Grunwald Sobieski Poznań, 14 dużych punktów, Lotto Zapasy Bydgoszcz 4 punkty. Jakub Thiem, styl klasyczny, w czerwonym kostiumie, wkręcenie da ramię, ale niestety, albo stety, nic się nie dzieje, 0-0. Tutaj sugerują trybuny, że niebieski zawodnik jest pasywny. Zawodnik z Poznania cofa się do tyłu. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Jego akcje są również widoczne. Jednak dostał ostrzeżenie od pana sędziego Andrzeja Korpackiego. Także musi teraz zwiększyć swoją aktywność, aby nie stracić punktu, nie stracić pozycji. Zawodnik w czerwonym kostiumie Jakub próbuje cały czas wykluczyć tego zawodnika z Poznania. Chwytają się pod ręce, jednakże nic z tego nie ma. Minuta 30. Cały czas zawodnicy starają się zdobyć pierwszy punkt, najważniejszy punkt, który później decyduje, kto goni, kto ucieka. Cały czas jest pasywność niebieskiego przeciwnika. I właśnie tak, Andrzej Korpacki przerywa walkę. Dostaje ostrzeżenie zawodnik z Poznania i przechodzi do sytuacji parterowej. Parter wysoki. Kuba będzie z tej pozycji zaczynał walkę. Uchwyt zapięty. Został zerwany, zrolowany. Raczej podniosą się zawodnicy do góry. Tutaj Kuba niestety nie pokazał nic ciekawego w tym parterze. Trzymamy kciuki. Jest to minuta 46 pierwszej rundy. Jest 0-0, także cały czas trzeba uważać. Cały czas na skupieniu. Bezpiecznie. Tak wygląda, jakby to chcieli jeden drugiego zamęczyć, ale teraz wreszcie się ożywiła walka i to zarówno ze strony zawodnika z Poznania, jak i przedstawiciela gospodarzy. Tak, trzeba zdobyć ten pierwszy punkt. Wychwycić próbuje Babajan. Ręka, głowa, złapał Kuba z ręka, głowa. Czy będzie z tego coś? Czy będzie z tego coś? Próbuje cały czas dynamicznie. I rzuca swoje plecy, niestety wpadka Kuby i dwa punkty dla Edgara. Musi uciekać z tej pozycji. Edgar wyłapał obydwie ręce, niebezpieczna sytuacja. Niebezpieczna. No i teraz kolejne punkty, czy nie? Nie, obejścia tu nie było, było po sprowadzeniu do parteru dwa punkty i dalej robimy z tego akcję, będzie wózkowanie. Wyniesienie do góry, wyniesienie i suples, niestety, albo niestety, nie udało się. Przez co jest bez punktu. Zawodnik z Bydgoszczy bezpiecznie broni ten parter. I Edgar wyniósł do góry i rzut przez swoje plecy. Jak zapunktuje sędzia Andrzej? Dwa punkty. Czy będzie protest? Nie, nic się nie dzieje. Jak najbardziej zaliczone te dwa punkty, czyli właściwie wykorzystane. Próbuje popisać się z rzutem suplesowym, ale tutaj... Kolejne dwa punkty. Dokładnie tak. Jest bardzo długi Kuba, jest wysoki, więc nie jest łatwo wynieść go do góry. Ale widzimy, ma na to sposoby. Edgar wbija kolano w żebra przeciwnika, przez co zniechęca go do obrony tego parteru. Jest to bardzo nieprzyjemne uczucie, kiedy końcówki żeber wbijają się w płuca. Ale to jest styl klasyczny, tak jak mówiłem, tutaj nie można od pasa w dół, przez co robią się ciekawsze chwyty na górę. Ci zawodnicy wykorzystują na tyle, na ile mogą tą część ciała. Jak widzieliśmy, 6-0 w pierwszej rundzie. No, przez większą część pierwszej rundy Jakub się dobrze bronił, ale zaatakował pod koniec Edgar Babajan. No i może chwila nieuwagi, może troszeczkę rozkojarzenia. Trzy razy kolejno zdobywane po dwa punkty.
6-0 prowadzi po pierwszej rundzie Edgar Babajan. Doświadczenie zawodników podobne, bowiem w 86 roku Edgar urodził się, Jakub w 89, więc nie jest tutaj wielka różnica między tymi zawodnikami. Jednakże Edgar jest bardziej aktywnym zawodnikiem. Jak widzimy, Mistrzostwa Polski wygrał w 2016, 2015, Mistrzostwa Europy w 2017 na piątym miejscu. Kuba, w ostatnim czasie Mistrzostwa Polski w 2015 roku udało się ugryźć w stylu klasycznym. Przez ostatnie dwa lata niestety aktywny na macie medalowo nie był. Ja mam wrażenie, że troszeczkę Babajan uśpił Jakuba w tej pierwszej rundzie. Mocniej zaatakował pod koniec i stąd te punkty kolejne. No teraz jest ogromna szansa dla bydgoszczanina, no ale musi tutaj zaktywizować swoje działania, bo 0 do 6 to jest brak punktów dla swojej drużyny. Dokładnie tak. Musimy zdobyć choć jeden punkt techniczny, mały punkt techniczny, który da nam nieprzegraną na pewno 4-0. Jeden duży punkt w całym meczu. Czy ten wynik się zmieni? Zobaczymy. Na razie zawodnicy wykazują pierwsze oznaki zmęczenia. Głęboki oddech, już ospała walka. Cały czas wykluczają. Jest to bardzo duża fizyczna praca i mega skupienie, aby nie zrobić tej właśnie wpadki. Bo tutaj jeden błąd może zaskutkować, tak jak widzimy, sześciopunktową przewagą techniczną. Tutaj jeden błąd w prowadzeniu do parteru, wózki, wyniesienia. No, pokazały, że bardzo łatwo zdobyć tę przewagę, jeżeli sytuacja sprowadzi się do parteru. Jakub wyklucza. No ale Jakub musi tutaj coś przedsięwziąć, bo spokojniej może podchodzić do tej walki Babajan. On prowadzi 6-0, więc umiejętnie bronić się, być czujnym. Edgar jest mocny na nogach, nie jest to takie łatwe. Kuba próbuje jej tyle, ile może, ale jak widzimy, no Edgar swoją pracą, no 6-0, słusznie, jasne, że tak, ale poczekajmy do końca. Coraz mniej czasu dla bydgoszczanina, już tylko minuta 10 do końca walki. Coraz mocniejszy doping kibiców naszej hali, w bydgoskiego Chemika. Koziołek również, bydgoski, zachęca do wspierania zawodnika z Bydgoszczy. Pan Andrzej Korpacki tutaj przerywa sytuację ze względu na to, że nic tam się nie dzieje, rozłączył. Nic by z tego nie było. Dokładnie tak. No, ostatnia minuta. Ostatnia minuta nadziei dla bydgoszczanina. Czy Jakub pokaże nam rzut, który pozwoli mu zmienić dużą punktację na jeden duży punkt dla Lotto Zapasy Bydgoszczy? No, musi być sprytniejszy, bo obaj zawodnicy stracili już siły, więc tutaj trzeba po prostu sprytu. Spokój na twarzach narożnika Mateusza Gutmana pokazuje, że jest pewny tego, że no, to ten werdykt już do końca taki zostanie. Walka powoli dobiega końca i tak rzeczywiście wydaje się, że tutaj z tego już nic nie będzie. 9 sekund ostatnich. Ostatnie 3 sekundy. No i ostatnia próba ataku Jakuba, niestety zniweczona. Wielkie brawa. Edgar Babajan 6-0. 6-0 zwycięża Edgar Babajan po szóstej walce dzisiejszego wieczoru. Mamy 17-4 dla zespołu z Poznania. 17-4. Nie udało się zdobyć tego jednego punktu technicznego.